uciekał autobus. Gdzie jesteście? Dlaczego nie podeszliście do niego? No czemu? Ale co nie? Znaczy, no co nie, czemu? Czemu nie podeszłeś? A czemu ty nie podeszłeś? Tak, ja dzwonię po Igora. Igor będzie na 100%, masz moje słowo. Z dwugodzinnym opóźnieniem rozpoczynamy nasz super wydarzenie klasowe, publiczne, masowe. Jestem w autobusie ja i Morton. I Pawlak. Ale Pawlak będzie. Jest tam. Pawlak jest tam. Pawlak się spóźnił na pierwszy autobus. Po czym spóźnił się na drugi autobus. Jechaliśmy do Pazie Krzyżanowo. Autobusy numer 103. Jeden autobus. Jeździ to jeden autobus. Dawaj. To jest przystanek na żądanie. Idziemy dalej. No, ma pan dowód? Ma pan dowód? Jesteśmy tylko na 12.18. Autobus mieliśmy 11.38 z Polska. No. Już dojechaliśmy do Parzeń Krzyżanowo i jesteśmy pod sklepem. Nabyłem jabłko, wiśnie, pływaszki, spadłówki i udajemy się w dalszą podróż do Karłosiek. Zostało na nogach piechotą ile? Półtora kilometra. Podróży dotarliśmy i słuchajcie, bierzemy się za robotę. No wiesz, jaka jest teraz z tym łódką. Morton dostał książkę o wikingach, chciał mi się... Dokładnie. Co? Pierwsze gimnazjum. John Flanagan, drużyna. I zbędny Dybala zaraz będzie uzmieniony. No, pan. Pójdzie, to zrobimy swój projekt. No właśnie, właśnie. Ej! To się tam próby wytrzymałościowe, crash testu normalnie, to trzyma się. Ej, rozpędź się taczką. Kiedy kazałeś Morton nabić po młotek. No chodź. Będziemy wbijać śruby. Cicho, sąsiad! No i wykrzywy wyszedł. Dobij to mocno, żeby było na plajsk. Patrz. Czekaj, ja wiem. No nie, teraz trzeba to... No tak się kończy. Ale to się wszystko nie przebiło. Tak się kończy współpraca z Tomkiem Pajacem. Bilety skupione. Teraz wręczam ci oficjalne wiosła M-Partnership. Tu jeszcze ciężkości wytyczyłem specjalnie dla ciebie. Czujesz się zadowolony? Włóż to teraz do przodu. Do tej niecki. No. Nie no. Idealnie. Ty nie będziesz taki spokojny na jeziorze. Ty wiesz, że ty będziesz na tym balansować. Dużo miejsca na nogi zostawiliśmy. To jest trumna jak kurza skolnikowa. Teraz przydzwonię w Pędzielski Web, to ci pejsy odpadną. 8 razy do mnie dzwonię. Kiedy będę? Cześć. Jakie 8 razy? Daj spokój. Cześć. Co za alkohol? Cześć. Jaki ja? To jest soczek. Jest przewiercony. Nie, na przebitych gwoździ. To jest waterproof? To jest waterproof, tak. Wiesz co, facet się pomylił i dał Mortonowi 2 razy więcej za tyle, co zapłacił. Pokaż mu wiosła. Co to jest? To jest taki przedmiot, który się nazywa sign w Minecrafcie.
No, testy wytrzymałościowe, spełnia normę ISO 6000. No to wstawajcie tu Żyda i idziemy z tym na rzekę. Jeszcze kółeczka trzeba załatwić, żeby to przetransportować. Wiesz, ile było roboty z tym, Tomasz? Myśmy, to dno jest od nowa zrobione praktycznie. Czemu od nowa? Tak, zobacz, co tu było. Te deski na dole są przybite. Tak, przybite są, przybite są, wszystko przybite jest. A jaka jest wytrzymałość? My przybiliśmy z 50 gwoździ tutaj. Tego. Leżaka? A to nie wiem. Mój tata się rozwaliło jedno. A ile ty tata waży? No około 90. Kurwa, waży 100. Wszystko bym chciał. Jak tam wygoda? No panie. Pan musi się tak dopasować przód, tył, żeby pana środek masy był w tym miejscu. Żeby się nie przewrócił do przodu albo do tyłu. To jest mało stabilne. To nie się przewróci. Jest możliwość, to jest bardzo mało stabilne. No wydaje mi się, że przed tym nie, ale... Boczy. A poza tym ktoś tak wyliczył tą folię, że z tamtej strony folia sięgała dotąd, a z tej strony sięga dotąd. Ej, Morton, centruj folię. Łeb wsać. A teraz byłem na obozie i powiem ci, że spotkałem człowieka, taki fan Zbigniewa Stodogi normalnie. Jego piosenki i cytaty, mówię ci. On miał oczy tam przy ludnieniu na świecie. Bieram. Ale kręcę mi się. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują inżynierii. Zrobię jak widać, jest prosta. Gładka, idziemy jak po maśle. Tomasz, zmień Pawliczek, zmień kogoś. Dobra, kogo? Nie zmień. Jak widać, ulicę jest wykonane z nowoczesnych polimerów, takich jak PLA. To jest polipropylen, to jest PP. Polipropylen? O, właśnie, jeszcze lepiej, półka wyżej. Jak widać, mamy wykończenia z drewna akacjowego. Tutaj łączenia dębu, oczywiście polski. Nie no, zapakujmy w tą taszkę i tyle. Wykorzystaliśmy najwyższej klasy, najnowszej technologii, bezgwintowe śrubki. Tak, bo jeszcze jakieś szmaty. Szmaty. I technologię nota, o której więcej będzie przy testowaniu łodzi ze śmiałkiem. Warto zwrócić na oddziaływanie mionów na tą łódź. Ta plandeka chroni przed mionami. To jest taka tarcza. Właśnie. Sprzęty może tutaj, a tam damy łódź, bo tutaj nie ma jak wjechać za bardzo. Jak stabilność szacujesz, Igor? Dajcie to wiosło. Wiosło. Igor, trzymaj to wiosło. Masz kieszeni. Dobra, szybko z tym wiosłem. Dobra, masz kurs ratownika, nie po to cię wzięliśmy, żebyś przeżył. Ej, to tam wiosło? Ej, on się nie przewrócił, czekaj. Masz tego stabilizuje cały czas, czy już nie? Ja nie wytrzymam. Krzywo wiosło trzymasz. Boże. O Boże. Tak nie, to nie dasz. Płyń na środek. A zobacz, jaki to ma granicę balansu, to rozbuja się na tym. Dawaj, płyń do tyłu. Mogłeś te tabliczki wziąć, Paweł. Nie wziąłeś od tabliczek. To gdzie? Igor, uważaj na syreny. Otwórz cydr dla sponsorów trzeba dać, tak. A ja zobacz, walić to, że on utonie, bo to musimy posprzątać te jezioro. Nie stać nas na kapok, dlatego będzie po prostu koło plażowe. Z nadzieją, że drzazgi nie przybiją tego koła. A takie koło plażowe, jak się pływa w nim takie. Tak. Nie ratowniczy, tylko... No ratownik, ja sobie... Co, Paweł, nie wierzyłeś, że to się uda? No wiesz, to sam to budowałem, to wiesz. To ile? Czekaj, możesz zostać. W ile minut to projektowałeś, pochwal się? 3 minuty. Wykonanie 2 lata temu i... 4 lata studio. 4 lata... Ile temu to zrobiłeś? 4 lata temu. 4 lata temu, dzisiaj modernizacja, uszczelnienie. No i jest. Zadowolony. Jest niebezpieczny. Nie chcieli tego sznurka.
Poczekaj, Marta, to podaj mu ten sznurek. No. Ale Tomek, jeśli on tam płynie, a to teoretycznie na pewno to może mieć dopad do sztony. Zobacz, ile to ma zniżenia. To dawajcie we dwie osoby, można spróbować. Ja mogę wsiąść. Ma jakieś 6 cm, nie? No tak. I ta folia... Zobacz, Igor, masz wodę na dnie? Nie. Ty, jeszcze szczelne jest. Ej, chodź, ja do ciebie dołączam, Igor. Chodź, chodź. Ja do niego dołączam. Razem dołączamy. Powiem ci, że te wiosła są straszne. One miały cię ratować przed tonięciem, a ty nie toniesz, kurczę. To jakieś dobre jest. Ty, to w ogóle prawie wcale nie było zanurzone z tobą. No mówię ci 10 cm, nawet mniej. Na pewno z 1000 osób, z 1000 kg. 1000 osób wejdzie. 1000 osób, ale no zobaczcie. Spójrzcie teraz, jaki jest. Tomaszewski zaraz dołączy do składu naszej wspaniałej łodzi. Pozdrawiamy naszych sponsorów. Miasto Płocki, Klub Wisła Płock, sekcja bokserska. Ej, dobra, odpływaj. Robiłeś na pan. Ej, weź, bo podłoga strzela. A ja co z tym sznurkiem? No jest rozsądny. Dobra. Jeśli to się odkręca. Co? Dobra. To będzie... To jest na filmie, to? Nie. Serio trudne będzie to opróżnić. To trzeba podnieść, to trzeba... Słuchajcie, weźcie to na ląd, wylejcie to tu. Trzeba to podnieść i wysunąć na bok, wtedy będzie pusto. No to musimy tak ciągnąć. No właśnie tak, dobrze mówisz. O, super. Może jeszcze wraz. No. Dobra. Teraz to wylejemy. Teraz wylejemy. Już? O. Już? A, czemu na łeb? Już wszystko wyszło. Dobra, cofamy. On się zaraz wywali w tym. Przecież on się utopi. Igor, i bądź pogotowy, bo chyba się teraz głębiej. Tak Marta, ja teraz zrobię zdjęcie temu. Obracaj się. Czy oddalić? Nie, będzie... Morton płynie. Nie, no Pawlak umie pływać, także na luzie. Umie? Jezu, jeszcze ten... Odpadło ci. Morton wiązał, sorry, to nie moja wina. Morton, chodź. Solujemy go. Nie solujemy. Poza jeziorem, jak dużo jest tam wody? Jak dużo jest wody? Tomasz. Dobra, stop. Jakbyś to montował tam jakieś paletki jeszcze przy tym, to by się dało tym bez. Bo to miałoby się tego jakby do ratunku. Ale dobra, to dobra, ściągajcie mnie. Bokiem. No już jest na dnie. Ale nie wyciągajcie mnie, ja wyjdę, tylko trzymajcie mnie, żeby to się nie przykolebało. Dobra. Super, czujesz się jak w Wenecji, na gondoli. Wenecji. Nie kupiłem te cytryny, by się to wszystko wypili. Przepraszamy. Teoretycznie na pewno to może mieć dopad do sztony. Tomek, no. No bieramy, Ale nie tu, stół. Czy za bardzo na mieliśmy jesteśmy? Podnieś. Za bardzo na mieliśmy. Czekajcie, damy radę, Tomasz. Damy radę. Nie, no bo... Ja to nie wiem, przede wszystkim zawsze się śmiechę, żeby nie było żadnego projektu. Co? Co tak powiedział? Nie. Żeby co? Żeby nie ma nas projekt? Stabilizuj, ktoś nie czekaj, ja tam siadam z tyłu. Ja stabilizuję, dobra, ja stabilizuję. Płynie? No ja stabilizuję, patrz, masz stabilność. No. Kurwa, pięknie z trzema osobami. Czekaj, no wiosłem, ktoś operuj! Nie, niech Tomasz trzyma. To się zarwie, serio.
Nie wiem, dobra. Dobra, Maria, Maria, ty operuj to. Ty masz to trzymać, a nie pchać. Jak tam? No miotem, kurwa! Czekajcie! No Maria, szybko, na tamtą stronę! Szybko! Ale czekaj, Maria, nie wiem jak tego się używa, bo wiosłuję raz lewej, raz prawej. No to przez albo... z przodu. To Janek musi operować. Janek, operuj mnie to. No to Maria będzie z przodu po prostu tam siedziała. Oprzyj się o ten, o te drzwiczki. Z prawej strony. Oprzód się oprzyj. Przechylcie się wszyscy w prawo. Co mi się wydaje? Może w mule jesteś. No to... Dobra, ej, tu jeszcze jedno słowo się zmieści tak właśnie. Już jesteś, no, już jesteś w domu. No. Ale nie, za daleko, nie! Tomasz, coś trzymać. Dobra, stop. Na 3, 2, 1, puść sobie i stabilizać. Dobra, Tomasz. Czekaj, żebyśmy ustabilizujcie się. Trzy osoby z użyciem techniki zaprojektowanym w 3 minuty. Lewo! Lewo, Mani! Wolan, ty jesteś niedzielski. Wolan, ty się wychylasz w lewo. Ale czekaj, zostańmy tutaj i patrzmy, co wygląda. Na lewo się wodę! No dobrze, dobra, to teraz wyżej. Teraz wyżej woda, prawda? No pomóżcie nam! A jak mamy wam pomóc? Chcecie sznurek? Sznurka chcecie? Gdzie jest sznurek? Tam gdzieś tam. Tomek na dwa razy jak chce się dać ten sznurek. Ja będę trzymać. To ty wolam trzymaj, a ja wysłuję. Ej, to właśnie tak chwilę nie rozwijaj, a ja im dam ten sznurek, dobra? Tutaj jest. A to co ty taka smutna? Nagrywam, skupiam się. Damy radę? Tomasz, koluj nas! Ej, koniec sznurka. Ej. Poplątało się tam. No to podejdź. Bo złą końcówkę trzymasz, tam masz drugą końcówkę. Ale po cholerę bierzesz sznurek, jak może nas chwycić. Weź tam. Ale musimy chyba zmienić... No puść tą rękę. Okej. Trzymaj to. Holuj nas. Ale czemu holować? Ja bym jeszcze wypłynął. Ale my jest też za dużo. Jak leci ta piosenka, która wcieka paro statkiem? Paro statkiem, piękny rejs. To zaczekajcie to do brzegu, ja zdejmę to wszystko z ciebie. I na środek. Bo ja tu mam za dużo cennych elementów. A moim zdaniem to jest należy, żeby zrobić czwartą osobą, bo ja widzę, że czwartą osobę się tam zmieści. Tak serio. To chodź Martuś do nas. Nie. Martuś, chodź. Nie. Już się zbudziło. Poza tę nie. Bo zaraz. O kurde. Czemu to masz odpiąć? O, sam nie, to sam nie. No weź się, spokój. On zlewa wodę do łódki. Zlewa do tunela, będzie śpieszny. Dobra. Mogę wysiąść? No. O, teraz Maria wyszła i od razu lżej. To jest dramat. Kurwa. Antyludzkie państwo. Ja tutaj przyjechałem, żeby coś zjeść i nic nie ma do jedzenia. A łódka kończy tak. Klomar. Zaraz to do śmietnika wyrzucimy i wracamy. Pojazd eksperymentalny, stworzony we współpracy z Politechniką Warszawską Filią w Płocku. Fragment pracy inżynierskiej. 4 lata studiów i coś takiego.